Przypominamy, że już wkrótce ruszy przebudowa drogi powiatowej łączącej ulicę Łąkową i Kościuszki. Na dzisiejszej konferencji w starostwie przybliżono zmiany, jakie zajdą na remontowanym odcinku. Inwestycja warta 4 600 000 zł rozpocznie się już w kwietniu i obejmuje pełną przebudowę konstrukcji jezdni na długości 950 metrów oraz chodników po obu jej stronach, utworzenie nowych zatuch autobusowych, ścieżki rowerowej, a także miejsc parkingowych. Parę dni temu dopracowano projekt, który wzbudzał jeszcze pewne wątpliwości, również te dotyczące planowanej wycinki drzew. Uwzględniliśmy część postulatów, które nam składali osoby, które były składały na konsultacjach. Zmieniamy troszeczkę opcje. Skracamy drogi dojazdowe, czyli te tak zwane wjazdy do prawoskręty, lewoskręty troszeczkę skracamy. Zgodnie z przepisami je robimy. Także zmieniamy również, likwidujemy z projektu lewoskręt na osiedle tonowe, które ma kiedyś tam w przyszłości powstać. Natomiast jeżeli chodzi o drzewa, to myślę, że w formie negocjacji około 15-16 drzew mniej wytniemy niż się przewidziało po tych zmianach. Niestety to pole wzdłuż dawnych przywięziennych ogródków będą musiały zostać wycięte. Tam i całe okablowanie telekomunikacji będzie lecieć, tam będzie również wymiana na całej długości przesuw wody, także no, to niestety i wola jest taka, żeby te topole inne wyciąć. My wniosek składamy, prezydent podejmuje decyzję. Myślę, że będziemy jeszcze nie raz wracać, jeżeli chodzi o drzewa, dlatego że nauczeni może tak nie... No to, co mieliśmy na ulicy Ucińskiej, że zarzucono nam, że zniszczyliśmy drzewa, a niestety ustawodawca określił wyraźnie szerokości chodnika, ścieżki rowerowej i jak również jezdni. Tak samo i tu jest określona szerokość. Stąd też, jeżeli w trakcie prac okaże się, że jeszcze któraś lipa musi być wycięta, bo korzenie wchodzą w jezdnię i mogą ulec zniszczeniu, pewnie jeszcze raz wystąpimy do prezydenta, ale myślę, że to będzie już tak ostateczność taka. Dodajmy, że dofinansowanie wojewody śląskiego uzyskały dwa projekty z powiatu raciborskiego, przebudowa Łąkowej i Kościuszki oraz odcinka od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach. Oba mają być zrealizowane jeszcze w tym roku.